Kiedy otwieraliśmy jeszcze za życia założyciela kolejne domy zgromadzenia dla założyciela, to było zawsze święto i mówił, że w kolejnym miejscu będzie tabernakulum, gdzie Jezus Mistrz będzie mógł formować nowe zastępy swoich sług i oddziaływać na środowisko. Myślę, że podobną myśl możemy przypisać otwieraniu nowych miejsc apostolskich. To jest kolejne miejsce, z którego nasze apostolstwo będzie mogło dosięgać nowych odbiorców i wszędzie tam zanosić im dobrą nowinę. W intencji tej księgarni w Kielcach, którą otworzymy niebawem, która będzie takim też miejscem, taką ambasadą naszej posługi apostolskiej w tym mieście, módlmy się za wszystkich, którzy będą z niej korzystali, którzy będą w niej pracowali. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu Mistrzu, drogo, prawdo i życie. Zmiłuj się nad nami. Królowo apostołów. Módl się za nami. Święty Pawle apostole. Módl się za nami. Błogosławieni Jakubie i Tymoteuszu. Módl się za nami. Od każdego grzechu. Wybaw nas, Panie. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I pocięła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu nie będą dzięki.